Witam, Adam Kopyć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek trzeci. Jak podzielić kolumny według liczby znaków? Czyli mamy tekst, mamy informację w jednej kolumnie i chcemy podzielić to na osobne paczki informacji w osobnych kolumnach. No i jak to robimy w Excelu? Tak, przechodzimy po prostu na kartę dane i wybieramy sobie polecenie tekst jako kolumny. I tutaj nie wybieramy rozdzielania po ogranicznikach, tylko po stałej szerokości. Klikamy sobie dalej i po prostu musimy trafić tak po tych znaczkach, po ilu chcemy sobie rozdzielić. Jak nie trafimy, to możemy dwa razy kliknąć, żeby zniknęło, albo złapać i przeciągnąć tak w odpowiednie miejsce. Czyli ja chciałem tu jeszcze po F, tu po trzech literkach i trzy ostatnie cyfry mają być jako liczba. No i klikam sobie dalej i tu wszystko może być formatowane ogólnie, tylko miejsce docelowe muszę sobie zmienić na tutaj komórkę B2. Ładnie mi się postawiło, klikam sobie zakończ. Tak, nadpisuję ewentualne informacje, coś tutaj robiłem, dlatego mi Excel na to zwraca uwagę. I mam podział taki, jak chciałem, po konkretnej ilości znaków. I jak to zrobić w Power Query? No niestety nie jest to tak proste, jeśli chodzi o wybieranie ilości znaków, tak? Bo mamy tutaj sobie kolumnę znaków, to jest ta nasza kolumna A, to jest tabela, więc jak mamy Excela 2016, to z karty dane wybieramy sobie polecenie z tabeli. Wcześniej tak musieliśmy przechodzić na odpowiednią zakładkę, kartę Power Query, tak? Tu akurat klikam na Power Pivot, więc ja mam to już na kartach dane, z tabeli sobie wybieramy polecenie i zaczytujemy, tak wczytujemy tą tabelę do Power Query. Okay. Zmiana typów danych nam jest niepotrzebny i chcemy to dzielić. Znaleźć to polecenie tekst jako kolumny w edytorze Power Query. On jest na karcie narzędzia główne, podziel kolumny. Tak. Można też standardowo jak w Excelu zrobić po ograniczniku, przy czym tutaj są tam, tak wspomnę tylko szybko, są dwie dodatkowe możliwości, tak możemy zrobić tylko przy pierwszym wystąpieniu, tak czyli z lewej strony, albo przy ostatnim wystąpieniu, czyli z prawej strony. Mamy takie ekstra możliwości. My chcemy się skupić tak na liczbie znaków. I no tu pojawia się problem, bo nie ma takiego fajnego okienka jak w tekst jako kolumny, gdzie dzielę sobie, że po tylu znakach chcę. Muszę tą ilość znaków wpisać, czy ten pierwszy to był po 10 znakach i właśnie niepowtarzalny, tylko z lewej strony, czyli po pierwszych 10 znakach chcę zrobić przerwę. No i tutaj są dodatkowe zaawansowane ewentualnie możliwości, także możemy dzielić na kolumny albo na wiersze. Nas interesują kolumny, tak? Nie chcemy tego powtarzania, chcemy z lewej strony po 10 znakach. I klikamy sobie OK. W funkcjonowaniu, w działaniu tego operacji. No i mamy tu po 10 znakach podział. No i teraz kolejna operacja. Znowu musielibyśmy kliknąć kolejną kolumnę. Podziel po ilości znaków. No i tu po dwóch znakach. Tak? Tylko znowu z lewej strony. No stwierdzamy sobie OK. No i to jest dla mnie no, trochę uciążliwe. Ja potrzebowałem właśnie sobie tak podzielić w pracy. O, mamy ten podział. Jest zrobiony i co jest ważne, żeby była widoczna, tak żeby był widoczny pasek formuły, karta widok, pasek formuły, tutaj wyłączamy go, włączamy i możemy sobie właśnie tutaj zobaczyć, jak to jest dzielone, jaka jest składnia. Tak, nie znając bardzo dokładnie języka M, patrząc na składnię, możemy paru rzeczy się domyśleć, szczególnie jeśli tam sobie troszeczkę poeksperymentujemy. I co tu jest najważniejsze? Tak? Najważniejsze to są dla nas dwa punkty. Te liczby w tych nawiasach klamrowych i te nazwy w tych nawiasach klamrowych. Tu wpisujemy sobie po przecinkach kolejne ilości znaków, po których robimy dzielenie. Czyli najpierw jest 0, tak zaczynamy od 0, później 10 i następnie 12, tak? Nie 2. Ilość znaków, po której robimy przerwę po tych 10 znakach, tylko od początku licząc, od lewej strony, może po 12 znakach. Później tam było 16, 22, później po 3, 25 i 28. Chyba dobrze policzyłem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7 pozycji. Ok, jak najbardziej w porządku. No i sobie skrócę nazwy kolumn. Napiszę sobie K1 i tutaj sobie napiszę K2 i nacisnę sobie Enter, tak żeby Power Query
zaczytał mi tą formułę. No i tu widzimy, że tak, stworzyłem tylko dwie nazwy kolumn. Dlatego Power Query stworzył mi tylko te dwie kolumny, więc sobie usunę ten ostatni krok i musimy, tak, musimy sobie tutaj dołożyć jeszcze te nazwy kolumn. K3, żeby było rozdzielnie, K4, żeby po prostu były stworzone kolumny, niekoniecznie ich nazwa musi być ładna. Ważne, żeby była. Później ewentualnie możemy to tutaj poprawić. Teraz chyba wszystko w porządku. 6 kolumn, 7 liczb. Enter. Wygląda w porządku. Tu akurat ostatni krok. Zmień typ. Teraz go chcemy, bo wstawił nam automatycznie datę. Tu wstawił nam liczbę, więc narzędzia główne i załadujemy do. Nasz kod, nasze zapytanie Power Query ładujemy. No, istniejący arkusz. Klikam sobie komórkę tu pod spodem, żeby porównywać wartości w działaniu. Ładujemy, ładujemy. Powinny być identyczne, ale przewaga Power Query, tak, musimy się namęczyć, żeby tutaj zrobić ten podział, ale przewaga Power Query, co jest? Jest, a tak, odświeżalne. Czyli jeśli tutaj te moje dane losowe powinny się zmienić, ostatniej kolumnie, Ctrl-C i wkleję sobie tutaj do tabeli jako wartości i naciśniemy sobie po prostu tutaj, najprościej po prostu odśwież nasze zapytanie, to tak, Power Query podświeżył, tak, wyświetlił nowe wartości na podstawie tych informacji, które były. Tekst jako kolumny nie ma takich możliwości, robi to tylko raz. Więc tu Power Query zadziałało szybciej. No, jaki problem? Że musimy tworzyć te nazwy, budować sobie te informacje. I jeśli mamy problem z liczeniem, no tak, w tych wszystkich wartości to można się naprawdę pogubić, dużo dodawania kolejnych liczb, to możemy sobie ułatwić, tak? No, a akurat mówię, w pracy miałem od razu offsety, tak, czyli po ilości, ilu znakach kończy się dana fraza, czyli nie było 10, 2, 4, czyli ilość znaków, tylko było 10, 12, 4 i tak dalej. Tak jakbym miał tak napisane 10, 16 i tak dalej, to dużo prościej tutaj stworzyć takie informacje w Excelu. Ale jeśli nie ma, to załóżmy, że tak będziemy sobie budować, to potrzebuję sobie zbudować, tam były po prostu liczby oddzielane przecinkami, więc potrzebuję sobie połączyć tą wartość, tak? Tutaj pierwsze to po prostu ten i drugą wartość to jest wartość stąd, łączę z tą wartością plus ta wartość tutaj, tak? Mamy 112, tylko muszę jeszcze pamiętać, tak, dołożyć przecinek w łączeniu. I teraz chyba powinno być już, a teraz nie będzie, no nie, dobrze, nie będzie poprawnie, bo połączyłem nie te wartości. Muszę sobie, tak, nie mogę włączyć wcześniejszej, muszę sobie zrobić po prostu sumę, czyli tutaj robimy suma z zakresu od i do j. W tym momencie, tylko i 1 blokujemy w 4 bezwzględnie, żeby zatwierdzić, przeciągnąć, chyba tyle. O, ta ostatnia do 28. No tylko zapomniałem o zerze na początku, ale jak sobie dopiszę tutaj, tak ewentualnie mogę sobie dopisać, no będę musiał tutaj sztucznie troszeczkę zrobić, tak, bo 0, włączymy, no czyli najlepiej 0 w cudzysłowach, 0, spacja, ampersand. I czyli jest ostatni ten symbol, o tu jest, jak sobie skopiuję jako wartości, o, mam tutaj to połączone, tak? Jakbym miał wypisane te liczby po kolei w takiej kolejności, no to od najnowszych update'ów Excela 2016 mamy funkcję połącz teksty i wystarczy, a tylko że najpierw wpisuję ogranicznik, właśnie najpierw wpisuję ogranicznik przecinek spacja, później ignorujemy puste, nie ma dla nas znaczenia, możemy zostawić puste, tekst, zamykam, zatwierdzam i mam połączenia, tak, te wartości. Tylko pamiętamy, że potrzebujemy tu na początek 0, wystarczyłoby sobie skopiować ten ciąg jako wartości, później skopiować do Power Query, jeśli tak są problemy z dodawaniem. A są przy takiej dużej ilości czasami liczb, jakie tutaj musimy stworzyć.